W ubiegłym tygodniu puszczono ruch na ulicy Solnej. Trwa budowa mostu na Parsencie i Estakad. Największa inwestycja w naszym mieście rzuca jednak cień na przedsiębiorców w porcie jachtowym. Poniekąd ta inwestycja jest fajną sprawą, tak? Przyszłościowo będzie to ciekawa sprawa tutaj i będziemy myśleli, że to przysporzy naprawdę nam tutaj wielu dodatkowych gości, ale obecnie prowadzone prace, które były tutaj już i trwają do dnia dzisiejszego przez ostatnie 3 miesiące, jest tragedia, tak? Bo prace są prowadzone według nas, tak? Jakby w sposób troszeczkę bardziej taki chaotyczny. Nikt nie zwraca uwagi przede wszystkim na firmy, które prowadzą tutaj działalność, tak? Bo się zamyka drogi, nic się nie informuje nikogo, tak? Zostają odcięta woda, prąd i nieważne, tak? Czy są lodówki, czy jest jakieś zamówienie, nikt się tym nie przejmuje, nie? Myślę, że przy takich inwestycjach to zawsze powinny jakieś być prowadzone konsultacje społeczne i spytać się, czy tak zrobimy, czy tak, żeby jak najmniejszym kosztem po prostu prowadzić pewne inwestycje. Jesteśmy tacy bardzo poddenerwowani, ponieważ remont tej drogi Solnej i dojazdu do tawerny nam utrudniało w pracy. No a najbardziej nam szkoda klientów, którzy przychodzili i ciągle zamknięte. Mieliśmy mieć otwarcie na majówkę. Myśleliśmy, że już zarobimy jakieś pieniążki, a to niestety się nie udało nam. No i ci klienci już od nas odchodzą powoli. Tak denerwujemy się cały czas, chociaż otwarcie planujemy teraz w środę i też zapraszamy naszych klientów i wszystkich do tawerny, żeby zobaczyli, jak teraz to miejsce będzie wyglądało. No właśnie, my już w sumie jako pierwsi mamy okazję zobaczyć, co zostało tu zrobione. Zostało tu zrobione naprawdę wiele, ale wracając jeszcze do inwestycji, która toczy się tak naprawdę w tle Reduty, mowa o pierwszym etapie obwodnicy, budowa mostu. W jaki sposób wpływa to na teraźniejszość? Bo wiadomo, że na przyszłość będzie to pozytywne, natomiast w tym momencie na teraźniejszość, w jaki sposób wpłynęło to na Państwa obroty? No w zasadzie to obrotów nie mamy wcale, te obroty znikły do zera i tak jak mówiłem wcześniej już, że liczyliśmy, że otworzymy już tawernę i będziemy mieli pierwszych klientów na majówkę, że zwrócą nam się koszty tego remontu tutaj, ale niestety to się nie udało. No jesteśmy trochę zaniepokojeni, że tak późno to zostało uruchomione, bo już jest połowa czerwca, a dużo klientów odeszło od nas i jesteśmy zmartwieni tym, czy w ogóle zarobimy na zwrot kosztów, które tu ponieśliśmy. Same roboty inwestycyjne, owszem, przeszkadzają funkcjonowaniu portu jachtowego, głównie tym, którzy go obsługują. Jak wiadomo, zarząd portu sam nie obsługuje klientów. Wydzierżawiamy, udostępniamy, wynajmujemy, pobieramy opłaty. Natomiast wszystkim tym zajmują się ci, którzy widzą w tym korzyści z działalności gospodarczej. No i w tym roku mamy pewien problem związany z faktem, po pierwsze, niepoinformowania przez inwestora, czyli Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, naszych dzierżawców o fakcie rozpoczęcia prac i utrudnień wynikających z dostępem do przedmiotu ich działalności. Raz informowali, że nie będzie po prostu wody, tak, ale to napisali 2 dni wcześniej, tylko tyle, że był problem tego rodzaju, że chcieli rozpocząć jakby obcięcie tutaj tej linii i wcięcie nowej od godziny 9, tak? I zakończyć ją dopiero po godzinie 15. Więc zadzwoniłem do naczelnika tutaj inwestycji i do Urzędu Miasta, no i poprosiłem, czy nie mogą po prostu rozpocząć jakby prac takich tych modernizacyjnych wcześniej, tak? Na przykład o 6 czy o 7 godzinie, tak? Zanim przyjdziemy do pracy, no to po prostu wszystko będzie już zrobione. No i po takich jakby naszych tutaj interwencjach, no tak przyszli, tak? Ale kolejnym razem po prostu odcięli prąd, wodę i tutaj chłopacy nawet tutaj z mariny tak samo się zdziwili, mówi dlaczego? Nikt nie mówił, nie? To samo i z ulicą, jak był lany nowy asfalt, tak? To tak samo, była po prostu droga zamykana, nikt się niczym nie przejmował, ale to nawet i w trakcie, czy tam przebudowa, nie przebudowa, dźwigi, koparki, wszystko stoi na ulicy i ludzie nie mają ani możliwości przejechania, ani wyjechania. Jest tragedia, nie? Jak mówi rzecznik prasowy prezydenta, miasto informowało zarząd portu, więc nie widziało potrzeby, aby dodatkowo zawiadamiać także dzierżawców. Sama inwestycja była dosyć mocno nagłośniona w środkach masowego przekazu, więc myślę, że spora część Kołobrzeża doskonale o niej wiedziała, a tym bardziej dzierżawcy, którzy prowadzą tam działalność, no bo niejako to rzutuje na
na prowadzenie przez nich tej działalności. Natomiast tak, dzierżawcy mają podpisane umowy z zarządem portu morskiego. W miarę możliwości, tak jak na to pozwalają czynności na budowie, zarząd portu morskiego był informowany o różnych, na przykład przerwach w dostawach prądu, wtedy kiedy były przepięcia kabli czy chwilowe odłączenie zasilania, i wtedy mógł informować o tym dzierżawców. Natomiast to jest budowa, to jest organizm żywy. Zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że tak jak tutaj kilkakrotnie miała miejsce, że robotnicy trafili na przykład na niezinwentaryzowaną sieć albo spotkali się z błędem w inwentaryzacji, na przykład kabel został przerwany, no i wtedy trudno tutaj poinformować kogoś o takim wydarzeniu wcześniej, no bo to jest wypadek, który po prostu usterka, którą trzeba naprawić. No niestety, jak jest budowa, to należy liczyć się z tym, że są utrudnienia i niestety tutaj no innego wyjścia nie ma. Natomiast docelowo po wykonaniu inwestycji, no myślę, że z tej inwestycji akurat ci dzierżawcy skorzystają, ponieważ sam dostęp do portu jachtowego będzie znacznie łatwiejszy. Dzierżawcy tutaj mówili bardzo dużo o tym, że najbardziej rozczarowani są postawą inwestora, czyli miasta, i brakiem informacji. No i niestety dla miasta, chociaż to właściciel zarządu portu, niestety mają rację. Mieliśmy takie przypadki niedogadania pewnych drobnych często spraw, na przykład jak oświetlenie, na przykład jak przesunięcie miejsc parkingowych w porcie jachtowym z powodu złego zaprojektowania i nieuzgodnienia tego z nami, i także nieuzgodnienie z nami, z dzierżawcą, kwestii terminarza rozpoczęcia i realizacji robót, które utrudniały dostęp. Tak, mają rację, że tego z nimi nie uzgadniano. Na przykład pan dzierżawca restauracji, czyli w budynku klubowym pomieszczeń, miał kłopoty z dostępem do energii elektrycznej na przykład, o czym się dowiedział z opóźnieniem, że nie będzie mógł funkcjonować, co dla niego jest to sprawa, no, zamknąć i pójść, prawda? I on może powiedzieć, proszę bardzo, straciłem tyle i tyle klientów, proszę mi to zrekompensować. W normalnych relacjach jest to raczej rzecz naganna. W tych relacjach też nie jest to rzecz przyjemna dla dzierżawcy, ja ich doskonale rozumiem. Dzierżawcy chcą zadośćuczynienia przynajmniej za 3-miesięczny okres, kiedy ulica Solna była zamknięta. No tak, prosiliśmy zarząd portu, nawet wystąpiliśmy z pismem do zarządu portu, żeby na razie wstrzymał nam dzierżawę na ten czas tego remontu. No i też, żeby też zmniejszył tą dzierżawę na ten czas, kiedy nie było tu otwarte i nie było klientów. Zarząd portu pozytywnie się do tego ustosunkował. Chociaż i tak mamy dopiero spotkanie w lipcu i będziemy to jeszcze omawiać. Ja tutaj ponoszę koszty non-stop, trzeba płacić dzierżawy, trzeba płacić pracownikom, tak? Produkty, które na przykład, dajmy na to, też się kupi, no trzeba wyrzucać, a my ciągle świeże dowozimy i to są też straty, tak? I dlatego wystąpiliśmy tutaj do zarządu portu o obniżenie po prostu czynszu. Jak to zrobić, panie prezesie? Czy pan może podjąć sam taką decyzję, że dobrze obniżymy wam czynsz, czy jednak to musi być w konsultacji z miastem? Nie. Czy pan oczekuje od miasta poparcia takiej decyzji? Miasto wie i miasto dostało do wiadomości pisma, które słali do nas dzierżawcy. Chcieliśmy poinformować, uwaga, zmniejszą się przychody zarządu portu. Wie pan, jeśli ja widzę, że trudności są obiektywne, że ludzie mają rację, to nie mogę powiedzieć, że nic się nie stało, bo umowa, którą zawarliśmy, wieloletnie są to umowy i w jednym i w drugim przypadku, czyli restauracja w budynku klubowym i Reduta Morast, to nie mogę uczciwość wzajemnych relacji nie pozwala mi powiedzieć, proszę pana, nie podoba się panu, ma pan tu w umowie zapisane, że tak ma być i koniec. W umowie nie było utrudnień, w umowie nie było, że droga będzie zamknięta i w związku z tym trzeba się z tym liczyć. Jeśli chodzi o podjęcie decyzji, tak, to jest sprawa tak zwanego zwykłego zarządu i zarząd portu może podjąć decyzję o zmniejszeniu czynszu za okres utrudnienia i o tym będziemy, jak powiedziałem, rozmawiać. Już wiemy, że ulica Solna jest drożna i już można dojechać do portu z niewielkimi utrudnieniami, ale znacznie lepiej i że już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do wartości czynszu zapisanego w umowie. No ale na ten krótki okres podyskutujemy, myślę, że znajdziemy porozumienie. A dlaczego informujemy właściciela? No bo mamy zaplanowany zysk na koniec roku i właściciel rozlicza zarząd portu co miesiąc i na koniec roku też zapyta, a dlaczego
panowie nie wykonaliście zysku takiego, jak planowaliście. Ano właśnie między innymi dlatego. Więc to jest drobne utrudnienie, które oczywiście śmierci zarządowi portu nie przynosi, ale trzeba sobie z nim poradzić i my sobie z tym poradzimy. Dlatego nie chciałem zaogniać i mówić panom, że albo nie obniżymy, albo obniżymy. Chcieliśmy poczekać, kiedy Solna zostanie otwarta i kiedy będzie można dojechać do przedmiotów dzierżaw, czyli do restauracji i reduty, a teraz już można porozmawiać, o ile ten czynsz ewentualnie zmniejszyć. Właśnie o to chciałam się zapytać, czy już jest brane pod uwagę, jak procentowo to będzie wyglądało? Jeszcze nie, dlatego że to jest trudno ocenić. W sezonie martwym tu frekwencja nie jest porywająca i to sobie musimy zdawać sprawę, a czynsz jest taki sam, rozłożony jest równo na cały rok. Więc jeszcze nie, ale myślę, że znajdziemy kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonuje dzierżawców. Myślę, że się porozumiemy, zwłaszcza, że dotychczasowe formy współpracy z obu dzierżawcami nie nastręczają żadnych problemów, więc myślę, że się dogadamy. Wszystko wskazuje na to, że zarząd portu dojdzie do porozumienia z dzierżawcami. Mimo że z zewnątrz Marina Solna wygląda jeszcze jak jeden wielki plac budowy, informujemy, że życie portowe toczy się tu zwykłym trybem, choć z inwestycją w tle. Tak, port jachtowy działa. Reduta otwiera swoje podwoje w najbliższą środę, czyli dzisiaj, więc można tam przyjść. Nawet żartując trochę z dzierżawcą, zaproponowałem, żeby zorganizował bicie rekordu Guinnessa w piciu piwa i ja ufunduję nagrodę. Niestety pan to szybko podchwycił, więc może dojść do tego, że takie bicie rekordu się odbędzie. No, serdecznie zapraszamy wszystkich właśnie na dzisiaj, na środę. Zapraszamy na dobrą rybkę, na też dobre napoje. Zapraszamy też tych, którzy tu często odwiedzali tawernę, a trochę się jak gdyby odsunęli od tej tawerny. No i wszystkich chętnych. Chciałbym powiedzieć o tych atrakcjach, ale niech to będzie niespodzianką na środę, na dzień otwarcia. Ale coś zagra nam z tej sceny? Tak, będzie planowany zespół, który będzie przygrywał do tej rybki i do piwka. Także serdecznie jeszcze raz zapraszam. Port działa. Otwarcie sezonu żeglarskiego było z dużą pompą, jak państwo pamiętacie. Działa. Ze statystyk pokazują one, że w tym roku, na dzień dzisiejszy, do dnia dzisiejszego, analogicznie do ubiegłego roku, wpłynęło około 60 jachtów gościnnych więcej. Więc jesteśmy już znani. Mamy znowu na rok 2014 przyznaną błękitną flagę. Będzie ona nam niebawem dostarczona przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji przyznającej takie wyróżnienie. Mam nadzieję, że razem z panem Bejnarowiczem znowu będziemy je odbierać. On dla siebie, dla plaży, ja dla portu jachtowego. Tak, port jachtowy działa, można przychodzić, odwiedzać. Fajnie tu jest przebywać, sam chętnie tutaj przychodzę.